Szczęść Boże, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu konferencji dogmatycznych dla dorosłych, czy wiesz, w co wierzysz. Jest to kolejne spotkanie, wszystkie nasze spotkania, jak Państwo wiecie, są rejestrowane, więc zachęcam wszystkich do obejrzenia poszczególnych poprzednich spotkań. A teraz, żeby nie przedłużać, oddaję głos księdzu i proszę o rozpoczęcie naszego spotkania modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną od żywota Twojego, Jezus. Święty Pisze dziesiąty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc na ostatniej katechezie, już dosyć, która bardzo dawno była mowa o Jezusie Chrystusie, o zjednoczeniu dwóch natur w jednej osobie, więc to o tym cudzie unihipostatycznej. Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. O tym było szczególnie ostatnio mowa. Teraz będzie dalej kontynuacja tego, mianowicie o tym wielkim cudzie wynikające z tego cudu różne konsekwencje dla samego Chrystusa. Więc pamiętajmy, Pan Jezus w momencie wcielenia za sprawą Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus. W łonie Matki Bożej dokonało się zjednoczenie dwóch natur w jednej osobie, osobie boskiej. Byli tacy, którzy twierdzili, że Chrystus jest zwykłym człowiekiem, oczywiście to jest herezja. Inne herezje, które były głoszone, mówiły, że w Chrystusie jest tylko jedna natura. Mianowicie więc jedna zasada, która to działalności, może tak byłoby nazwać jakoś prosto, w Chrystusie jest na przykład tylko natura boska. Tutaj jest to błąd, są dwie natury, jest natura boska i natura ludzka. Więc to jest dogmat naszej wiary. I dalej jeszcze następny błąd, który głosi, że w Chrystusie jest tylko jedna wola. Więc nie, są dwie wole, jest wola boska, jak i wola ludzka. Ponieważ są dwie natury, natura, jakby zasada działania, i w Chrystusie są jakby dwa motory, można powiedzieć, no to ten motor boski, wola boska i wola ludzka. Jakie to ma znaczenie, gdzie to widzimy w Piśmie Świętym? Otóż Chrystus, kiedy na przykład w ogrójcu kona, mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie jak ja chcę, ale jak Ty, tak niech się stanie. Widzimy te dwie wole, wola ludzka i wola boska. Te wole były z sobą ściśle, znaczy były zgodne, to nie było buntu w Chrystusie, czegoś takiego. Ale Pan Jezus przez to, że miał też naturę ludzką, pokazał nam, jak trzeba podporządkować swoją wolę pod wolę boską. Więc tego możemy się od Chrystusa również uczyć. Był prawdziwym człowiekiem nam podobnym, a więc również tak jak i my musiał zgadzać się z wolą Bożą. Musiał uznać wolę Bożą. I to widzimy w całym życiu Pana Jezusa. Sam mówi, nie idę czynić wolę swojej, ale wolę Ojca przyszedłem czynić. Poza tym to, że w Chrystusie były dwie natury, natura boska i natura ludzka, to widzimy chociażby teraz na przykład w ostatniej niedzielę było w Ewangelii, idę do Ojca, ponieważ Ojciec jest większy niż ja. To nie znaczy, że Pan Jezus nie jest Bogiem, to znaczy, że Pan Jezus ma również naturę ludzką i ta natura według swojej natury ludzkiej jest rzeczywiście mniejszy niż Ojciec oczywiście. Wydawać mogłoby się jako zbędne, można sobie powiedzieć, machnąć na to ręką, co nas obchodzi, ale to jest po prostu to tak jakby o kimś istotnej cechy Jego nie znać i zakłamać się. To jest w Chrystusie bardzo istotne, że to ma dwie natury oraz dwie też wole. Ma więc wolę ludzką i ta wola jest wolna. Więc widzimy tutaj Pan Jezus, jak wybierał to wszystko z miłości do Ojca, więc możemy się od Niego uczyć. I miał ciężkie wybory, chociażby i szedł na mękę, więc to nie było takie łatwe. Więc nikt nie może powiedzieć, no to był Bóg. Nie, miał tak samo ludzką wolę jak i my, a więc musiał również zaprzeć się często i wziąć to, co człowiekowi nie jest proste do wzięcia, cierpienia szczególnie. Więc tutaj Pan Jezus nas również umiłował, nie tylko jako Bóg, ale też jako człowiek nas umiłował, bo wola jest odpowiedzialna za miłość, jako Bóg nas umiłował, stawszy się człowiekiem też, i jako człowiek również nas umiłował, wybrał nas, można powiedzieć, dla nas poszedł na śmierć, dobrowolnie, świadomie wybrał tą śmierć, którą
Widzieliśmy Wielki Piątek, jaką Pan poniósł. Jakie są konsekwencje akurat tego zjednoczenia? To jest dla nas tu szczególnie, jako dla naszej pobożności ważne. Otóż Chrystus, wszystko co jest z Chrystusem związane i sam Pan nasz Jezus Chrystus jest godzien adoracji, uwielbienia. Chrystusowi się należy uwielbienie. To jest najwyższy kult, jaki jest możliwy zarówno dla bóstwa i dla człowieczeństwa. Chrystusa należy się kult adoracji, kult latri, czyli kult uwielbienia, taki jak się samemu Bogu należy. I dlatego to, kiedy Chrystus był adorowany, uwielbiany, Pan Jezus nie odmawiał akurat tego, nie odmawiał tego kultu. I tu się należy każdej części Jezusa Chrystusa, Jego najświętszemu człowieczeństwu, każdej części Jego najświętszego człowieczeństwa należy się taki kult. I to, co szczególnie akurat dla nas, to jest dla pobożności naszej już przed miesiącem czerwcem jest ważne, to jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest wynik i konsekwencja tego zjednoczenia dwóch natur w Chrystusie. Bo serce, to ten kult Najświętszego Serca, który w czerwcu szczególnie obchodzimy, uczy nas, że ciało, to cielesne serce Chrystusa jest godne uwielbienia, jak każda część Chrystusa, czy każda część ciała Chrystusa, ponieważ jest zjednoczone z bóstwem. I jest to również nie tylko akurat wyraz, nie tylko czcimy serce to fizyczne w Chrystusie, ale czcimy przede wszystkim tą miłość, które to serce wyraża, które jest symbolem. I ta miłość jest podwójna, jest to miłość boska, jak i miłość ludzka. Jak już wspomniałem, to Pan Jezus nas umiłował zarówno jedną, jak i drugą miłością. I jest to nabożeństwo, które to Chrystusowi bardzo miłe jest też, tak sam powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alacoque, pokazując serce swoje, powiedział, oto serce, które tak bardzo rodzaj ludzki umiłowało, któremu ludzie z niewdzięcznością za tą miłość odpłacają. I żądał Pan Jezus od tej siostry ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała. Więc też akurat niedługo będzie, w ten czwartek, znaczy nie w ten, tylko następny czwartek będzie Boże Ciało. I Pan Jezus chciał, żeby święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, więc było w piątek po Bożym, tydzień później, po to, żeby wynagrodzić za wszelkie zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu. Więc ten kult Najświętszego Serca jest kultem wynagradzającym za wszelkie zniewagi popełnione szczególnie wobec Najświętszego Sakramentu. I Pan Jezus mówił, żądał od siostry, przynajmniej ty staraj się pocieszyć to Najświętsze Serce. Ten kult Najświętszego Serca był również pewną odpowiedzią na jansenizm, który w tamtych czasach się rozplenił, szczególnie we Francji, a więc to pewna bojaźń przed Panem Bogiem, strach, pewien dystans do Pana Boga. Chrystus pokazuje nam miłość swoją po to, żeby pociągnąć nas do siebie, pokazać nam dobroć swoją i swoje Najświętsze Serce. Więc jest to kult, który to też z wieloma łaskami jest powiązany. Znamy te 12 obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, szczególnie tam, gdzie obraz Jego zawiśnie, tam to miejsce będzie też szczególnymi łaskami obdarowane, rodziny szczególnie będą chronione. To się przerodziło później w różne apostolstwo, szczególnie poświęcania rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które polega na pewnej modlitwie poświęcającej rodziny oraz zawieszenie uroczu na jakimś szczególnym miejscu w domu obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Mateo był szczególnym propagatorem tego nabożeństwa, intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tutaj oczywiście niektóre środowiska będą teraz się kłóciły, czy teraz serce Najświętszego, czy intronizuje się serce Pana Jezusa, czy też intronizuje się akurat osobę Pana Jezusa. I co do tego akurat tylko powiem, może krótko, nie wnikając jakoś głęboko w ten temat, w Chrystusie, jeżeli jedna część u Chrystusa jest, czasami bierze się za całość, jeżeli biorę tą najszlachetniejszą część ludzkiego ciała, znaczy jedną z najszlachetniejszych części ludzkiego ciała, serce, bez którego człowiek nie może funkcjonować, które gdyby streszcza całego człowieka, serce czy też umysł, streszcza całego człowieka, jeżeli więc mówię, że to uznaję, intronizuję, poświęcam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tak naprawdę całej osobie to czynię, całą osobie poświęcam. Jeżeli poświęcam miłości Chrystusa, więc Jego woli, to tak naprawdę temu, co jest w człowieku najszlachetniejsze, rozum oraz wola.
Dlatego takie teraz kłótnie, jedni będą zwalczać tych wszystkich, którzy szerzą kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponieważ oni będą intronizować osobę całą i tak dalej. Tak naprawdę to nie ma sensu. To nie ma sensu, to jest jakieś przepychanki o kwestie drugorzędne. To jest, jeśli serce na to samo wyjdzie tak naprawdę, by się intronizuje serce na Najświętsze Serce Pana Jezusa w rodzinie, co, jaki to będzie miał praktyczny skutek? Jaki skutek? Mianowicie, że ten Pan Jezus będzie teraz w tej rodzinie ma królować. W jaki sposób? Mają być Jego przykazania przestrzegane, mają być naśladowany Jezus Chrystus, Jego cnoty mają być naśladowane. To ma w rodzinie w tym momencie panować. Tak samo, jeśli teraz będzie, dajmy na to, nie wiem, Chrystus intronizowany, cóż to ma znaczyć? Znaczy, że Jego prawa mają być przestrzegane w życiu publicznym. Na tym to by polegało. Tutaj widzimy w życiu rodzinnym, tam w życiu publicznym, w sensie no w państwie, to tylko, że wyższy pułap jest, ale na to samo wychodzi. Więc kłócenie się teraz osoba czy serce, zresztą z tego co wiem, jak się nie mylę, Rosalia Celakówna, mająca te objawienia, mówiła o sercu Pana Jezusa, znała nabożeństwo do serca Pana Jezusa, to były lata, początek XX wieku, więc ten kult był szczególnie propagowany, serca na Najświętsze Serce Pana Jezusa. Więc być może, jeżeli robimy takie rozróżnienie, że akurat, no dobrze, kult do serca Pana Jezusa, szczególnie co z sobą niesie, to akt wynagrodzenia temu sercu, pocieszania te Najświętsze Serce, to tym, a daj na to kult teraz intronizacji osoby Pana Jezusa, niósłby za sobą to publiczne panowanie Chrystusa, propagowanie publicznego panowania Chrystusa, dobrze, jest to może inny aspekt, ale to teraz niekoniecznie, żeby to jakoś zwalczać, tylko można po prostu, to się uzupełnia razem. Więc są też znane akurat, znane historie, jak to znam chyba z, pamiętam, w seminarium czytałem jeszcze, w Nagasaki, jak bomba wybuchła, w tym miejscu, gdzie ten obraz wisiał, znany jest przypadek, rzeczywiście ten budynek został zachowany w jednym akurat zgromadzeniu, gdzie był szczególnie czczony. Że Pan Bóg takie cuda nawet, Chrystus takie cuda nawet obiecuje. Więc do tego kultu, szczególnie w czerwcu, zachęcam, żeby czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa. Szczególnie dla kapłanów jest to bardzo ważne nabożeństwo. Zresztą modlimy się, Jezu cichy, pokornego serca, uczyń serce nasze według serca Twego. I ten kult ma różny wymiar. Jest na przykład kult codzienny przez na przykład litanie Najświętsze Serce Pana Jezusa. To będzie oczywiście to naśladowanie Chrystusa, Jego cnót. To będzie również akt wynagrodzenia w pierwsze czwartki miesiąca, czy też pierwsze piątki miesiąca. Święta Małgorzata Maria Lacock adorowała z czwartku na piątek Najświętszy Sakrament, żeby uczcić konanie Chrystusa w Ogrójcu. Oraz w pierwszy piątek miesiąca, czyli ta godzina święta, komunia wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pańsku przez 9 pierwszych piątków miesiąca. Więc do tego nabożeństwa zachęcał Chrystus, obiecał wiele łask. Również czcimy tutaj, oczywiście czcimy obrazy, relikwie związane z Chrystusem, są szczególnie czczone, wprawdzie nie absolutnie, ale relatywnie. I oczywiście coś, szczególnie czcimy Najświętszy Sakrament. Tam jest Chrystus rzeczywiście całoobecny. Nie tak jak na przykład protestanci twierdzą, że tylko Chrystus się skrywa za postacią, my czcimy też Najświętszy Sakrament, a więc postacie, które to pod tymi Chrystus się kryje. Bo tu już nie ma chleba, ale tu jest Jezus Chrystus. Dlatego każda drobinka jest, ma być adorowana. Dobrze, więc to co do adoracji, Chrystus jest godzien, więc adoracji, poza tym jeszcze jakie konsekwencje tego zjednoczenia, Chrystus jest wolny od wszelkiego grzechu. Pan Jezus nie mógł nigdy grzechu popełnić i nigdy grzechu nie popełni, dlatego jest wzorem najdoskonalszym do naśladowania, jest bezgrzeszny. Nie tylko grzechu osobistego nie posiadał, nie tylko grzechu pierworodnego, jak i grzechu osobistego, ale również nie posiadał nieuporządkowanej namiętności. Więc u Chrystusie nie było tego zarzewia grzechu, które to każdy z nas ma, tego nieporządku wewnętrznego. U Niego tego nie było. I Chrystus był oczywiście niezdolny do popełnienia grzechu. Dlaczego? Ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus od początku swojego życia miał oglądanie Pana Boga twarzą w twarz. To jest tak jak człowiek, który w niebie jest, już nie może zgrzeszyć, ponieważ widzi cel, widzi Pana Boga, kocha Go, jego serce jest utkwione w Panu Bogu i dlatego nie może zgrzeszyć. To jest ta druga konsekwencja. Trzecia konsekwencja, Chrystus posiadał pełnię łaski. Łaska Chrystusa nie tylko, że była
pełna, nie tylko największą miarę posiadał Chrystus, ale również ta łaska była łaską głowy. Cóż to takiego oznacza? Że Pan Jezus jest źródłem wszelkich łask. Przez to, że Chrystus, Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, stał się Pan Jezus dla nas głową całego mistycznego ciała. To jest dla nas akurat bardzo ważne. To jest nauka o Kościele, to można by naukę o Kościele zawrzeć. Pan Jezus jako głowa mistycznego ciała, my jako Jego mistyczne członki jesteśmy razem ściśle powiązani i od Niego to jak z źródła wszelkie łaski wypływają. Jak mówi święty Jan, od Niego łaskę po łasce otrzymaliśmy. I nie ma żadnej łaski bez łączności z Chrystusem. Jest to niemożliwe. I tak samo nie ma oczywiście możliwości otrzymania łaski bez bycia w Kościele katolickim, bez bycia w mistycznym ciele Chrystusa. Że Pan Jezus Chrystus jest głową mistycznego ciała. Dalej, konsekwencja następna to jest wiedza Jezusa Chrystusa. Pan Jezus posiadał potrójną wiedzę. Wiedzę tą czysto ludzką, naturalną, wiedzę również wlaną, taką jak aniołowie posiadają, oraz wiedzę boską, tą wynikającą z uszczęśliwiającego widzenia. Jakie to ma akurat znaczenie? Pan nasz Jezus Chrystus, żyjąc na ziemi, w każdym momencie był już tak naprawdę mieszkańcem nieba, bo widział Pana Boga twarzą w twarz. I w Panu Bogu widział wszystko, co się ma stać. Dlatego dla Chrystusa, kiedy w Ogrójcu konał, dla Pana Jezusa to było dodatkowe cierpienie, bo On widział, co się stanie za chwilkę. Czasami jest lepiej nie wiedzieć, dajmy na to, jeśli nie wiemy, jakie cierpienie nas za chwilkę spotka, co nas będzie bolało, to człowiek nie stresuje się tak bardzo. Ale jak mam wcześniej wiedzieć dokładnie, co mnie teraz spotka, jakie cierpienie mnie spotka, to wtedy jeszcze bardziej człowiek cierpi. Boi się, kona wręcz. I tak było też z Chrystusem w Ogrójcu, dlatego Pan Jezus konał, ponieważ widział, co go czeka za chwilkę. Nie tylko widział akurat męki, ale również widział grzechy wszelkie, dlatego grzechy te, które były i te, które jeszcze będą popełnione. Dlatego stał przed obliczem wielkiej niewdzięczności i Pan Jezus miał tego świadomość, na co się szykuje, jak wielkie akurat na siebie bierze, wielką szkaradę grzechu, jak odrzucające tę przepaść grzechu bierze na siebie. Więc to Pan Jezusowi było akurat w każdym momencie, był Pan Jezus tego świadomy. Więc Pan Jezus nas więc również też widział. I dlatego to nie jest tak, może powiedzieć, a to Pan Jezus cierpiał kiedyś i teraz na przykład nic nie widzi, albo teraz jesteśmy obojętni. Nie, On nas też widział. Każdego z nas, którzy tutaj jesteśmy, On widział. Każdego nasz los widział. Wiedział i też chciał za każdego z nas umrzeć. Więc mogę powiedzieć śmiało, Pan Jezus dla mnie stał się człowiekiem, dla mnie umarł na krzyżu, dla mnie jest w hostii świętej, bo widział, że ja kiedyś Go przyjmę, kiedyś będę ochrzczony, kiedyś Jego mękę docenię. Dlatego mieć tą świadomość, że Pan jest świadomie, dobrowolnie dla mnie też to zrobił jako Bóg. Miał tą wizję, widział nas. Więc można powiedzieć, że jest jedna osoba na pewno, która mnie ukochała, od wieków mnie ukochała i dla mnie to wszystko uczyniła. To jest Jezus Chrystus. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Pan Jezus również posiadał oczywiście wiedzę taką, to co dzisiaj na przykład wiemy, co dzisiaj naukowcy wiedzą, Pan Jezus Chrystus też to posiadał. Tylko wprawdzie nie okazywał tego, bo nie było to stosowne dla Jego czasu, też i dla Jego misji. On nie był tutaj jako teraz nauczyciel ten, który to będzie, nie wiem, chemii, matematyki, fizyki, czegokolwiek innego uczył, bo to nie była jego funkcja, ale posiadał tą wiedzę. I co jeszcze jest akurat w Chrystusie zdumiewające, to że to wszystko posiadał od momentu, kiedy już się począł w łonie Matki Bożej. Dlatego, że to nie jest tak jak u nas, kiedy to zaczyna się dziecko rozwijać w łonie matki od pierwszego momentu poczęcia, to po prostu jest nieświadome. Dopiero świadomość osiąga w wieku tam kilku lat. Nie. Od pierwszego momentu, kiedy Chrystus się począł, posiadał już pełną wiedzę. Dlatego w łonie Matki Bożej był świadomy tego, co się dzieje. Wiedział to wszystko i to dobrowolnie też chciał. Te 9 miesięcy przebywać w łonie Matki Bożej. To jest też akurat, więc dlatego Matka Najświętsza jest jak monstrancja, można powiedzieć, jak świadoma monstrancja, w której to Bóg przebywa tak jak w hostii, jak w monstrancji przebywa Jezus Chrystus. Więc Pan Jezus tą wiedzę posiadał. Ładnie to jest to może przedstawione akurat w filmie Mela Gibsona w Pasji, kiedy to Chrystus z Piłatem rozmawia. I po łacinie akurat z nim mówi, czy tam po łacinie, czy po grece, w zależności, grecku, w zależności jaki tam język akurat używali. Więc rozmawiał z Chrystusem, Chrystus z nim. Nie potrzebował tłumacza. Pan Jezus miał znajomość wszelkich języków i wszelką wiedzę posiadał.
Widzimy też tą wiedzę Chrystusa, na przykład tajniki serc. Pan Jezus, Pan Jezus miał tajnik, znał tajniki serc. Również oczywiście Chrystus moc posiadał czynienia cudów. To widzieliśmy też również o tym. Jeszcze była mowa, szczególnie przez odmartwychwstanie będzie jeszcze o tym mowa. I Chrystus, to więc to były jakby przywileje Pana Jezusa Chrystusa, a oprócz tego Pan Jezus miał jedny, mał brak jeden, mianowicie mógł cierpieć. Normalnie Pan Jezus przez to, że grzechu pierworodnego nie miał, nie powinien cierpieć, a jednak chciał cierpieć. I tu widzimy też Pana Boga, to też jest nauka o cierpieniu dla nas bardzo ważna. Więc widzimy, Chrystus czego akurat nie przyjął? Nie przyjął grzechu, nie przyjął, przyjął wielkie przywileje, dajmy na to. I jeszcze jedną rzecz od nas wybrał tak naprawdę. Wybrał naszą naturę, ale z tej naszej natury nie wybrał grzechu, nie wybrał zarzewia grzechu, więc namiętności nieuporządkowanych nie wybrał, ale jedyne, co od nas chciał szczególnie, to móc cierpieć. To Pan Jezus wybrał. Więc tutaj widzimy, każdy, kto głosi akurat duchowość, która polega na pogardzie cierpienia i która polega na pogardzie, nie wiem, no, cierpienia, umartwienia i tak dalej, jest nieskatolicką w ogóle duchowością. Bo Chrystus akurat to sobie umiłował, to sobie wybrał. Dlaczego akurat to? To widzimy też mądrość Pana Boga, przed tym się nie da uciec. To jest powiązane z grzechem pierworodnym. To są konsekwencje grzechu pierworodnego. A więc to i tak na człowieku by ciążyło. Ale Chrystus przez to, że dobrowolnie to wziął na siebie, taką możliwość akurat cierpienia, chciał to uświęcić. A więc to, co nas i tak nie spotka, wcześniej czy później, cierpienie moralne, cierpienie psychiczne, cierpienie duchowe, cierpienia fizyczne, choroby, śmierć bliskich i tak dalej, niepowodzenia, to wszystko Pan Jezus akurat chciał na siebie przyjąć. Zarówno cierpienia duszy, jak i cierpienia ciała. I chciał przez to, że przyjmie na siebie, chciał to uświęcić. Dlatego dla katolika, który to jest w stanie łaski uświęcającej, cierpienie nie jest czymś tragicznym, nie jest czymś, co prowadzi do, powinno do smutku prowadzić, ale jest czymś zasługującym. Dlatego to jest największa akurat mądrość chrześcijaństwa, tego, z czym nikt sobie nie potrafi poradzić, mianowicie z cierpieniem, ze śmiercią, chrześcijaństwo sobie potrafi poradzić. Bo dla katolika to ma wartość zasługującą, przez to, że jest złączony z Chrystusem, z mistycznym ciałem. Tutaj znowu łączymy się z tą nauką o łasce Chrystusa jako głowy. Jesteśmy połączeni razem z Chrystusem. I tak możemy już powiedzieć, jak święty Paweł powiedział, to już nie ja cierpię, ale Chrystus cierpi we mnie. Przez to, że jestem w łasce uświęcającej, ja cierpię razem z Chrystusem. Jak mówi też święty Paweł na innym miejscu, dopełniam cierpień Chrystusa. Dopełniam tego, co Chrystus chce, żebym ja jeszcze wycierpiał razem z Nim i to razem z Nim łączył na przykład z Najświętszą Ofiarą we mszy świętej. Dlatego tutaj dopienia się uwolnić. Na przykład buddyzm, nirwana. A więc totalnie bądź człowieku bezuczuciowy, bez żadnych cierpień, po prostu obojętny, przechodź nad wszystkim, bez żadnych uczuć. To jest po prostu skrajność. Chrześcijaństwo uczyć coś innego. Nie. Będziesz cierpiał, będziesz to odczuwał bardzo głęboko i nie musisz tego się pozbywać, nie musisz przed tym uciekać, ale musisz po prostu to uszlachetnić i do wyższego poziomu podnieść. Jeżeli człowiek tego się nauczy, to będzie szczęśliwy, na ziemi już nawet, nawet na ziemi. Bo proszę zauważyć, jeśli teraz coś nas upokorzy, jeżeli stracimy coś, jeżeli zachorujemy, to tak naprawdę człowiek z takim myśleniem podchodzi do tego, jak jeden, chyba ten kapłan jest święty, jak się nie mylę, bądź jest może błogosławionym, bądź sługą Bożym, niestety zapomniałem jego imienia, Przemyśl w katedrze jest po prawej stronie, zawsze mówi, Panie, dobrze, żeś mnie upokorzył, dobrze, żeś mnie upokorzył, zawsze tak raczył mawiać. To jest coś dobrego, człowiek przyjmuje to jako coś dobrego, dobrodziejstwo Boże. I wtedy jest szczęśliwy, bo nic go wtedy nie złamie. Co może być gorszego tak naprawdę? Nic więcej nie ma gorszego niż cierpienie, nie ma. Cierpienie oczywiście może być stopniowane, tutaj większe bądź mniejsze, ale jest w gatunku cierpienia. Więc jeśli cierpienie człowiek umiłuje, to go nic więcej nie złamie. I stąd ma radość nawet na ziemi, szczęście na ziemi. I też akurat na samym końcu pojawi się znak krzyża. Znak Syna Człowieczego, czyli krzyż się pojawi na końcu. I tak jak na Kalwarii dobry łotr po prawej, zły łotr po lewej, tak na samym końcu będzie na prawo i na lewo będą ludzie podzieleni. Więc to będzie w zależności od stosunku do cierpienia i do krzyża. Będziemy podzieleni na lewo albo na prawo. Jak mamy zły stosunek do cierpienia i do krzyża, to będziemy po stronie kozłów, po stronie potępionych. Jak mamy właściwy stosunek do cierpienia, będziemy zbawieni. Nie ma innego wyjścia. I tak też
Widzimy na przykład msza święta, nauka o mszy świętej, dokładnie to będzie to, co teraz powiedziałem, będzie z tym związana. Duchowy wymiar mszy świętej to jest to, co powiedziałem, nauczyć się cierpieć. Nauczyć się z Chrystusem ofiarować, nauczyć się z Chrystusem poświęcać na ołtarzu. To jest cel tak naprawdę mszy świętej. Jak to pojmiemy, dlatego to jest ciężkie, no bo to jest zaparcie się naszej ludzkiej natury, to jest gwałcenie naszej ludzkiej natury wręcz, bo my chcemy żyć, chcemy mieć radość, nasze ciało chce przyjemność odczuwać, a tutaj coś przeciwnego jest. Więc tutaj widzimy, to jest zwycięstwo ducha nad ciałem. Dlatego Chrystus chce nas tego nauczyć. Żebyśmy, i też również myślenie o wieczności. No bo człowiek w doczesności myśli o tym, żeby rzeczywiście dużo mieć, żeby mieć przyjemności, żeby odpoczywać i tak dalej, i tak dalej. A nauka Chrystusa mówi, nie, przyszedłem na ten świat, żeby cierpieć. Przyszedłem na ten świat, żeby cierpieć. Dlaczego? Bo ważniejsza jest wieczność niż doczesność. A więc to jest tak naprawdę, to jest, w tym dotykamy tu rzeczywiście istoty duchowości katolickiej. To jest wszystko praktycznie. Jeśli to pojmiemy, to będziemy święci. Jeżeli to zastosujemy w życiu, będziemy święci. Więc to jest tak bardzo ważne i tak bardzo trudne, dlatego musimy się tego całe życie uczyć, to naprawdę nie ma wyjścia. Dobrze, dalej przejdziemy tu już w następnej katechezie do dzieła odkupienia, więc to jest tak gdyby dokładnie zobaczymy, jak Chrystus to w praktyce zrobił, jak nas odkupił przez swoją ofiarę, więc będziemy dotykać też tego centralnego punktu chrześcijaństwa, ofiary Jezusa Chrystusa. Dobrze, jeszcze na końcu tylko, chociaż osoby, które tutaj są, to z pewnością o tym wszystkim wiedzą, ale to zachęcam jeszcze do spotkania z księdzem Karolem Sztelinem, który jest dyrektorem tradycyjnego cesarstwa niepokalanej, też misjonarzem, więc będzie miał wykład w piątek tutaj w hotelu Katowice o 17:30, więc serdecznie zachęcam do tego wykładu. I również jest trzecia część książki księdza Karola, Gwiazda Przewodnia Czasów Ostatecznych. Są to rozważania na temat objawień Matki Bożej w Fatimie. Także zachęcam do lektury i do osoby, które mogą, to zachęcam do wykładu. W sobotę ksiądz Karol jest jeszcze w Warszawie, jutro jest w Gdyni. Jeśli ktoś nie może w Katowicach, a chce koniecznie, to ma możliwość jeszcze w innych miastach. Dobrze. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.